Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj propozycja fast foodowa. Zrobimy sobie klasyczne burgery wołowe z Lidlo Mixa. Jeżeli jesteście ciekawi, jak one wyjdą, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Do przygotowania burgerów będziemy potrzebować 150 g cebuli pokrojone na ćwiartki, dwie gałązki natki pietruszki, 20 g oleju plus dodatkowa ilość do natłuszczenia, 40 g bułki tartej opcjonalnie, dwa żółtka, dwie łyżeczki soli, dwie łyżeczki czarnego pieprzu mielonego, dwie łyżeczki musztardy bądź musztardy Dijon, 1000 g mięsa mielonego wołowego, 6 bułek, jeden pomidor pokrojony w plastry oraz 6 liści sałaty. Czas przyrządzania burgeru 25 minut, łączny czas godzina. Przepis oceniany jako łatwy pochodzi ze wspólnoty i wyjdzie z tego 6 porcji. Rozpoczynamy gotowanie. Na początek do naczynia wkładamy cebulę oraz natkę pietruszki. Zaczynam od cebuli i następnie dodaję natkę pietruszki. Kolejny krok, olej. Co ciekawe, będziemy tutaj siekać zapewne z olejem już. Dokładnie tak, zamykamy pokrywę, rozdrabniamy. Czas 5 sekund, prędkość 3. Nie sądzę, że nam się to rozdrobni, sprawdźmy. Ten dźwięk mówił sam za siebie, że to po prostu się przemieszało. Jak widzicie, cebula nawet nie jest draśnięta, także już delikatny jakby fail w pierwszym kroku. Obroty zmienimy sobie na 8 i zostawimy 5 sekund. Teraz powinno się rozdrobnić. Przerobione rozdrabnianie zakończone. Jak widzicie, teraz ta cebula naprawdę nam się rozdrobniła, pietruszka się rozdrobniła. Zgarniam wszystko łopatką ze ścianek na dno pojemnika, tak jak to mamy właśnie w kolejnym kroku. Czyli dla Was uwaga, jeżeli będziecie rozdrabniali, od razu zwiększcie obroty, bo widzieliście, przy 3 nic się nie dzieje. Będziemy teraz wszystko przypiekać, czyli cebulę z pietruszką. 120 stopni, 3 minuty, obroty lewe 1. Przypiekanie dobiega końca. Ostatnie sekundy i zobaczymy zakończone. Przekładamy to do innego naczynia, odstawiamy do ostudzenia na 10 minut. Wydaje mi się, że nie ma sensu tego przekładać, bo później pewnie będziemy dodawać tutaj pozostałe składniki. Po prostu odstawiam to na 10 minut do ostudzenia. Cebula z pietruszką przestudzone. Teraz dodajemy pozostałe składniki. Na początek bułka tarta. Następnie żółtka. Po żółtkach dodajemy musztardę, dwie łyżeczki soli, dwie łyżeczki pieprzu, jedna łyżeczka, druga i tak samo z pieprzem, jedna, druga. No i myślę, że warto do tego też dodać mięso. Oczywiście kluczowy składnik burgerów, mięso. Wszystko musimy wymieszać, 40 sekund, obroty lewe 3. Mieszanie za chwilę się zakończy. Zobaczymy, czy to się wymieszało, bo te obroty wbrew pozorom nie są duże. I tutaj jestem pozytywnie zaskoczona, bo naprawdę wszystko ładnie się wymieszało. Ta cebula, pietruszka, wszystkie przyprawy wydaje się być ok. Przekładamy do innego z masy, formujemy 6 burgerów po około 190 g, każdy grubość 3 cm. W razie potrzeby przekładamy na talerz, przykrywamy folią spożywczą, odstawiamy do lodówki na 30 minut, aby masa stężała. Zanim przejdziemy do mięsa, zapraszam Was serdecznie na naszego Instagrama, tam wcześniej znajdziecie relacje, zdjęcia z tego, co właśnie dla Was przygotowujemy, ewentualnie to, co na co dzień sobie gotujemy. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku, przechodzimy do dzielenia mięsa. Mamy mięso, ja sobie tutaj przygotowałam miseczkę z olejem, żeby łatwiej było mi dzielić to mięso. W instrukcji jest, żeby mięso dzielić na 6 części. My sobie podzielimy na 4, tyle akurat mamy bułek. Cóż, najpierw podzielę tak mniej więcej równomiernie, a później będę z tego formować kotlety, żeby nie było tak, że jeden będzie gigantyczny, jak to czasami się zdarza w przypadku jakichś drożdżowych bułek, a drugi mały. Mięso podzielone, najpierw kulamy sobie z tego kuleczkę.
Tutaj fajną opcją właśnie jest natłuścić sobie dłonie delikatnie olejem. Widzicie, jak to wszystko ładnie odchodzi i się formuje. Tak samo z każdą kulką, a za chwilę Wam pokażę, jak ładnie spłaszczyć tego kotleta, tylko najpierw wszystkie zrobimy na kulki. Jeżeli chodzi o średnicę mięsa, to ja tutaj się trzymam zasady, że powinna być ona większa niż wielkość bułki, dlatego że mięso się obkurcza w trakcie smażenia. I teraz słuchajcie, biorę sobie talerzyk i zobaczcie, jak prosto rozmiecione. Przyłóżmy bułkę, zobaczmy tak z daleka, czy jest większy. No a jeszcze myślę, że delikatnie sobie rozgnieciemy. Teraz już powinno być ok, dokładnie. I tak samo z każdym kolejnym. W Lidlomixie mamy informację, że możemy to smażyć albo na klasycznym grillu, albo na patelni. My sobie wykorzystamy dzisiaj grilla elektrycznego. Włączam, mam tutaj tryb burger, ustawiam, klikam ok. Na razie nam miga ta kontrolka, jak ona będzie świeciła się jednolicie, znaczy, że grill się rozgrzał, wtedy wrzucamy mięso. Jeżeli chodzi o sos, tutaj była informacja, żeby dowolnego sosu użyć. My po prostu zrobimy sobie taki sos hamburgerowy na szybko w domu. Dwie łyżeczki majonezu, dwie łyżeczki musztardy i następnie dwie łyżeczki ketchupu. I to wszystko mieszamy. Sos przygotowany, składniki pokrojone, grill rozgrzany. Także wkładamy sobie mięso. Jeden będziemy od razu, dwa jednocześnie. Zamykamy. I cóż, tu czekamy, tutaj mamy wskaźnik wysmażenia na tego mięsa. My czekamy na medium. Spotykamy się za chwilę. Myślę, że to jest ten moment, kiedy będziemy wyciągać mięso. Mamy je na poziomie medium, well done. Tak wygląda usmażone mięso. I cóż, zdejmuję sobie teraz to mięso, przygotowałam sobie talerz wyścielony ręcznikiem papierowym i zostawiam takie mięso chwilę do odpoczęcia. W międzyczasie na tym grillu z tym tłuszczykiem ja sobie układam bułeczki. Nie zamykam, tylko po prostu daję im chwilę, żeby się przypiekły. Nasze bułki kończą się już zapiekać. Jak będziemy my to dzisiaj składali? Dolna część bułki, na to pójdzie sos, sałata lodowa, następnie mięso, pomidor i sos i górna część bułki. Jak widzicie, bułki ładnie się zapiekły. Przechodzimy do składania. Z Wami spotykamy się z gotowym, skończonym burgerem. Tak się prezentuje gotowy, skończony burger. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Myślę, że to czas na spróbowanie sobie naszego burgera. Powiem Wam, że pachnie genialnie. Tak się prezentuje kawał mięcha. Smacznego. Ten przepis ogólnie można tylko ocenić pod względem jakości mięsa, które przygotowaliśmy w Lidlomixie, bo tak de facto pozostałe składniki to są składniki kupione. Owszem, można byłoby się pokusić o zrobienie własnych bułek do burgerów, ale my poszliśmy dzisiaj na łatwiznę, po prostu nam się nie chciało bawić w tym. Pojechaliśmy do sklepu, kupiliśmy. Więc jakie kupicie bułki, takie będziecie mieli. Wydaje mi się, że składniki podane w tym burgerze są takie podstawowe. My sobie zrobiliśmy własny sosik, jak widzieliście. Ogólnie my przypiekliśmy sobie tą bułkę i to był bardzo dobry ruch. Wam też polecam to zrobić, ona jest taka chrupiąca w środku delikatnie. Mięso, jeśli chodzi o sól, pieprz, smak, przyprawy, idealne. My zrobiliśmy sobie, jak widzieliście, w grillu elektrycznym i tak się ono prezentuje w przekroju. Ja ogólnie jestem bardziej zwolennikiem well done mięsa, czyli mocniej wysmażonego, ale to już jest kwestia gustu. Każdy sobie upiecze, jaki chce. Przepis banalny, błyskawiczny, warto zrobić. Dorzucajcie swoje ulubione składniki. My myśleliśmy jeszcze nad cebulką, ale jakoś tak nie bardzo mieliśmy wenę, żeby ją dokroić. Z naszej strony wszystko. Jak widzieliście, relacje z tego, co nagrywamy, znajdują się na Instagramie. Myślę, że ten przepis na YouTubie pojawi się dopiero za około 2 tygodnie, także jeżeli chcecie być na bieżąco, odsyłam Was do Instagrama. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!